Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i delikatna zmiana planów w Far Cry 4. No tak bardzo się przejmuję losem wszystkich ludzi ze Złotego Szlaku. Oj, zapomniałem panią uwolnić, sorry. No, że ustawiłem sobie inny punkt orientacyjny, niż można by przypuszczać. No trzeba jakąś misję dla Złotego Szlaku wykonać, kurde. Trzeba chłopakom pomóc. No i panią też, panią tym bardziej. Nie, żeby były jakieś, nie wiem, gorsze w walce, no bo wszyscy dzierżą te same kałachy, no to co to za różnica tak właściwie. No ale jako mężczyzna i gentleman, tym bardziej trzeba pomóc kobietom, niewiastom. Chociażby otwierając im drzwi przed nosem. Dobra. Ło, to jest trochę daleko. Ale jest na to sposób. Nie granat, nie, bo tam przez chwilę podświetliłem granat, nie. Nie chcę się wysadzić aż tutaj, a tu jest po prostu quick travel, więc bam. I raz, dwa. Bez przemierzania tych 2 kilometrów ponad. Ale w sumie... I tak pewnie nie byłaby to podróż nudna, bo... To w sumie wrogi teren. Nie poprzejmowałem zbyt dużej ilości obozów. Ani też wież radiowych. Czy tam powiedzmy dzwonnic. Kolejny konwój Pagana. Dobra, moment. Najpierw... Czy mam na pewno wszystko, czego potrzebuję? No nie miałem wszystkiego. Coś tam kupiłem. Dobra. No można już wyjść, bo oznacznik jest tutaj. Ale co kurczę, Pagana mina? Gdzie on jest? Moment, nie, już myślałem, że tam po lewej stronie. No nie, no nie mówię, że tam gdzie byłem. Nie, aż tak daleko to nie. Moment, musi być gdzieś w pobliżu. O, moment, tutaj jest Kieracki Tydzień Mody, jakby co. No ale gdzie jest ten Pagan? Kurde. Tutaj w pobliżu? No nie widzę tego oznacznika na mapie. Chyba, że on się przemieszcza. Ja nie jestem wcale w menu pauzy, kiedy przeglądam sobie mapę, ale przecież włączyłem tryb offline. Nie no, serio. Dobra, nie wiem. Autentycznie nie wiem. Dobra, misja. Kid. Bo ci strzelają. Gdzieś do kogoś. No. No dobra. Zobaczymy. Bo to pewnie już ostatnie moje podrygi. No! W dzisiejszej sesji nagraniowej. Chyba było warto to włączyć. Pagan men soldiers are about to attack one of our camps. Amida thinks our priority should be the information the fighters have gathered. Sabal thinks saving our people is more important. How long have they been at it? Long enough. The argument never changes. No ktoś by mógł kurczę ustąpić właśnie. Dwie osoby uparte jak osły. No. Później wychodzą. Kłótnie, które trwają latami. Right? Thank you for helping us. Everyone here appreciates it. Ale chcecie czegoś jeszcze. I owe Golden Path for rescuing me, but honestly, I'm just here to scatter my mother's ashes. Perhaps. But now you see what Pagan has done to this country. No nie wiem, czy jej przemowa Ajaya już przekona. Tej narodowo-wyzwoleńczej walki. On tu faktycznie przyjechał tylko prochy rozsypać. We need someone to break the stalemate between Amita and Sabal. Keep that in mind when you're in there. Co tam było? Ratować ludzi to jest wybór Sabala, a Amita co? This is about lives. We don't act, people will die. This is about war. We need that intel. We're talking about soldiers we can use. Remember what you said about DARPA? No dokładnie, no dokładnie. Już ten... To wyciągałem wcześniej. I choose the intel. Ta, informacje czy życia? No ej, no sorry. Informacje mogą, co prawda, zaważyć o losach setek, albo nawet setek tysięcy osób. No ale jednak życie. To życie. No, trzeba ratować to, co ma większą wartość. Misje z serii Równowaga Sił mają przełomowe znaczenie dla Złotego Szlaku. Amita i Sabal zmierzają ku sprzecznym celom. Porozmawiaj z obojgiem przywódców i zdecyduj się, kogo poprzeć. Twój wybór wiąże się z rozegraniem całkowicie innej misji. Czyli będzie powód, żeby Far Cry 4 przejść drugi raz. Wybór wpłynie również na pojawienie się nowych celów w nadchodzących misjach i określi, kto będzie przywódcą Złotego Szlaku aż do następnej misji z serii Równowaga Sił. No dobra, no tym razem Sabal.
No, choć nie podoba mi się jego podejście do tej małej dziewczynki. Do blachary. Nie, no dobra. Ona się jakoś inaczej nazywała. No ale tej, która jest małym bóstwem. Dobra, Sabal. Choć w sumie dobra, zróbmy tak. Najpierw wysłuchajmy Amity, a później idziemy do Sabala. A, jak? Wow. Wybierz? No to nie, jak wybierz, to idę do Sabala. Dobra, ale chciałem najpierw wysłuchać. No właśnie. How can I help? Pożycz 5 zł. Nie. But it could get messy. I need to send them all the support I can. So if you want to help, get over there, brother. No kurczę, ej. Misja prosta. Dostać się na miejsce i rozwalić królewską armię. No pewnie. Misja z serii Równowaga Sił. Sabal chce, byś chronił wojowników w pobliskim obozie Złotego Szlaku. Przyjęcie tej misji oznacza odrzucenie misji Amity. Czy pewnie chcesz przyjąć tę misję? Jeszcze w tym momencie anuluj. Wysłuchajmy jej. Jakie ona ma argumenty w tej dyskusji? Amita, I can get you that intel. Ej, moment, nie składaj deklaracji jeszcze, no ej. We've been hearing of a major attack for a while and then Bonneville was hit, but it doesn't feel right. I think something big is coming and the intel could confirm that. But we haven't heard from the camp since the attack, so watch yourself, okay? Kurde, mam nadzieję naprawdę, że nie przyjąłem tej misji. No, fuh! Amita chce, byś odzyskał dane wywiadowcze z pobliskiego obozu Złotego Szlaku. No jak, moment. To jest obóz Złotego Szlaku? Czyli mam co, jak chłopiec na posyłki pójść po dane i wrócić z nimi, a tam naprawdę waży się ludzkie życie. No pra, ha, 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 ha. O, Sabal, chodź tu. What? No, chyba już przyjąłem. Totalnie. Dobra, ale i tak o to chodziło. Całkiem daleko. No ale te zwłoki to już moglibyście uprzątnąć. Nie no, serio, naprawdę. Jeszcze długo leżą. Tydzień pewnie, albo i dłużej. No dobra, wejdziemy sobie na górę. Albo nawet nie będziemy wchodzić, polecimy tam. Naprawdę, waży się ludzkie życie, trzeba od razu. W trymiga. No tylko właśnie, żebym się nie rozbił gdzieś po drodze. Ktoś mnie prawie wypatrzył. Co to jest? Aha, obozowisko sobie rozbili. Ej, bardzo blisko. Cholera, za blisko. Mam jakiś limit czasowy? Nie mam. To jest dobra, lądujemy tu. No chyba, że mnie zauważy. No co za maciarz, no. Dobra, wysiadaj. Ej. Łoszy! Myślałem, że mnie śmigło rozczłonkuje. Na szczęście nie. Aha, gałązka się wbiła w palec. Tego jeszcze nie widziałem. Ała. Ała, aż deszcz mnie przeszedł. Dobra, więc tak, mamy tu jednego, który chce zarobić kulkę. Ej, co to było? I w takim momencie, kiedy, kurczę, akurat strzelałem, no... No dobra, trudno. Naważyłeś piwa, to teraz musisz się wypić. Hit. Noż, nie wierzę! No, na raty. Ale jednak. Dobra, gdzie jest ten drugi? Tu. W klatę wystarczy. Jeszcze kogoś macie. Ale kogo i gdzie? Brzmi jak pies. Ale równie dobrze, któryś z waszych żołnierzy może szczekać, żeby mnie zmylić. Nie, no dobra. To faktycznie jest pies. Sorry, psinko. Mogłem cię w sumie zostawić, no ale... Byłeś częścią tego oddziału królewskiej armii. Prawie abyś biegał w koronie. Więc musiałeś zginąć. Teraz robię już oficjalnie dla... Złotego Szlaku. Teraz w tym momencie Adjay się włączył otwarcie w konflikt w Kracie. No. Ha. Odważna decyzja. Jak na kogoś, kto przyjechał tam rozsypać prochy tylko. No, ale cóż. Ej, dobra, to jest wieża strażnicza. Co? Czy mnie cofnęło teraz? Ktoś mnie szarpnął? Czy może jakiś ptasior na przykład postanowił mnie złapać i wynieść gdzieś przez stworza? Nie, chyba nie. Dobra, może tak. No, ale czemu? Widzicie to? Ja chcę zejść? No. A gościu był wciągany na górę. Nie wiem kompletnie czemu. Dobra. Wiewióreczka. Do celu. Wieżą ewentualnie później. Dobra, hop. Już można zrobić sobie delikatne lądowanko. Ej. Dzień mody w Kracie tam jest. Ale też tutaj obóz. Całkiem niedaleko. Będę musiał obok niego przejść.
No, kurde, no i czemu się wybiórka nie włączyła? To by miało wtedy jakiś sens, ale tak to... Ej, dobra. Zakładników trzeba ratować. Więc od razu. No, szlak! Jeszcze nikogo nie widzi. Nie wszystko stracone, dokładnie. Strzał w głowę, snajpą ze stłumikiem. No. I zakładnik już może teraz czuć się bezpiecznie. Dobra, miałeś coś ciekawego przy sobie? Pozwól, że przeszukam. Portfel prawie pełen, już prawie dwie bańki. Coś jeszcze od ciebie? Nie. Ale jakieś umiejętności? Mam jeden punkt. No tutaj potrzebuję czterech. Mógłbym zbierać. Ale z drugiej strony co jest tu? Ruchomy cel. Celowanie i strzelanie z dowolnej broni bocznej. Podczas przemieszczania ciała. Nie. Bo kiedy ja przemieszczam ciało, to chcę je schować, a nie dać znać, gdzie jestem, co to jest. Aha. Tapiry. Nie. Już tych nie potrzebuję, więc nawet nie masz co uciekać. Grób cię, patrz. Nawet pójdę w drugą stronę. Żebyś się nie bał. No. Ja zmierzam na górę. Stamtąd lepsza widoczność. Też z takiej wysokości można jeszcze się pokusić o włączenie stroju do latania. Dobra. Chociaż na troszkę. To będzie dosłownie parę metrów. Dobra. A, zawsze coś. Troszeczkę szybciej. Nie, ale poza tym to jest frajda tak sobie polatać. Bo to wygląda naprawdę nie tak, jakby on miał strój umożliwiający takie glajdowanie, czy tam szybowanie w powietrzu. Po co użyłem glajdowania? Przecież kurde. Szybowanie to takie piękne słowo polskie, no. No ale to jest totalna frajda, bo to naprawdę nie wygląda, jakby on miał taki strój, tylko jakby leciał po prostu jak superbohater. No dobra, w sumie opadał bardziej, no ale i tak. Z tej perspektywy no, można się poczuć jak ktoś o większych umiejętnościach niż zwykły człowiek. I o to przecież tutaj właśnie chodzi. Ale teraz helikopterkiem to już naprawdę sobie można polatać, tak rzeczywiście. Więc zaraz będziemy, tylko właśnie. Zakładnicy. No to trzeba zniżyć pułap. Nie mogę dać się wypatrzeć. I w sumie jak zbliżymy się do strefy, a na pewno strefa się pojawi, to trzeba będzie już wylądować i resztę trasy odbyć na pieszo. No właśnie. Tutaj może, o, żeby nikt nie widział. Za górką, za skałą. Dobra, bo misja zapowiada się bardzo poważnie. Więc może dla pewności zrobię tutaj delikatny checkpoint nagraniowy. Okej, okay. Chyba wszystko spoko. Możemy lecieć dalej. Dosłownie lecieć, bo ten kawałek naprawdę... No, gdzie jest mój automatyczny spadochron? Hej, no kurczę, to nie może być tak, że raz jest automatyczny, a raz nie jest. No bo właśnie później takie sytuacje się dzieją, no kurde. Jednak znowu muszę... Automatycznie, co czy automatycznie? Właśnie nie automatycznie, kurde, mechanicznie. O nie, nie. Jak zaoferuj swoją pomoc? Aha, moment, właśnie, bo to oni jeszcze nie zaatakowali. Przecież Armia Królewska jeszcze nie dojechała tutaj. Więc po jaką cholerę się chciałem skradać, dobra. Gorzej jak mojej pomocy nie przyjmą, a tamte informacje przejdą na koło nosa. Okej, okay. Łowcy. Łowcy to dyskretni i zabójczy przeciwnicy, którzy porozumiewają się gwizdnięciami. Widzą cię przez krzaki. O kurde, tego nie wiedziałem. Łowców można oznaczyć jedynie na kilka sekund, potem takie oznaczenie znika. No to już wiedziałem akurat. Łowcy potrafią zahipnotyzować drapieżniki w taki sposób, aby atakowały ciebie, a nie żołnierzy. Zabijaj łowców, aby wybudzić zwierzęta z hipnozy. Cholera, a ja po prostu myślałem, że jak zwierzę ma taki znacznik, to znaczy, że zabiło kilku żołnierzy już. Nie wiem, taki seryjny zabójca czy coś. Kurde, dobra. Te informacje były przydatne. Ale tak, miny przede wszystkim. Mam ich całe cztery. Więc tak, tu jedną. Z każdej strony. Dobra, na drodze... tu już opuściłem obszar. No shit, dobra, by tamtędy podjechali. Mogą zaatakować z góry zawsze. Mogą zaatakować z góry. Gdzieś tędy. No kurde. Dobra, ale tutaj jest bardziej otwarte wejście, więc tutaj kolejna mina. Dobra. I jeszcze tutaj z tej strony. Dobra. Powiedzmy, że w kwestii min jesteśmy ok. To teraz tylko tak.
karabinek, bo to już nie ma co się siedzieć na snajpę. Wieżyczka. Ej, poszło jakieś wielobójstwo od razu, nie wierzę. Gdzie są owcy? Ta... O, to czemu puściłeś to? Strzelaj do cholery. Jeden. No. No dobrze, no ale chyba nie zginął, nie? No poszedł pod lufę. Tam na dole? No nie wiem, czy to mój, czy nie. Kurde, przydałoby się ich oznaczyć. Właśnie. Dawaj, 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 miksturę. Już widział wszystkich przeciwników. Przez chwilę. O kurde, dobra. Łowcy. A się zaczaili, tej serio. No nie widać na radarze. Skradają się bardzo cicho, ale tam widzę już dwóch następnych. Dobra, dobra. Łowców trzeba rozwalać. No tam są, no. Chodźcie, chodźcie. No kurde. A przynajmniej strzał w głowę, zawsze coś. Dobra, zanim wybiją wszystkich, no bez przesady. Nie będę się silił na eliminację koniecznie. Jedyna na szali jest ludzkie życie. Same headshoty, te dobra broń i dobry celownik. Jak wszystko? Nie. Zaczarowali orła! Ale beton. Jak? Co? Ja myślałem, że mi właśnie dobrze idzie. No bez kitu. Dobra, no to replay. Teraz widzę, nie mogę opuszczać obszaru i typowo trzymać się ekipy ze Złotego Szlaku, bo trzeba ich bronić. Dobra, dobra, spoko. Ile mam czasu? Ale mam nadzieję, że mam te miny w dalszym ciągu. No, dobra, cały czas cztery. Więc tak, kurczę, nie wiem, która z nich eksplodowała jako pierwsza, dokonując wielobójstwa. Ale wiem mniej więcej, skąd przybiegali. No, no dobra, no na pewno nie stąd, ale tak się wydawało, kurde. Byli na górze. To na bank. Dobra, więc tu jeszcze jedno. I może zaszli nas faktycznie z drugiej strony. I dlatego zginęło tak dużo rebeliantów. No, dobra. Więc tu. Okej. I tu. Dobra. Dobrze, jestem gotowy. Teraz trzymamy się wszystkich. Ej, ty się o co tam miny podłożyłem, ty łosiu. Dobra, dostrzeliłem do młodzieża. Dobra, jakieś heady weszły. No tylko z takim kurczę delikatnym lagiem się pojawiają. Gdzie? Tylko tych dwóch? No to... Kurde. Masz granat. I się wypchaj. Nie zginął. Dobra, nie, bo ten mi pozabija ekipę. Dobra. I zaczarowany orzeł. No. Kurde. No dalej. Dobra, poszło jakieś wielobójstwo. Shit. Nie, nie, po moim trupie. Nie zabijesz go. Nie zabijesz go. Nie ma takiej opcji. Dobra, jeszcze jedna miksturka. Dobra, i ostrożnie, ostrożnie, bo teraz z tamtej strony. No kurde, gdzie te headshoty? Cały magazynek wyprułem. Na marne. Dobra, bum. Jest, dobra, jeszcze jeden. No dobra, tym trochę gorzej. No ale mam ich jeszcze trochę. No, ej no. Dobra, ten niepotrzebny. To jest chyba po wszystkim. Sabah, the camp is safe. Okay, brother. Head to the other camp and see. O, jeszcze jest drugi! Dobra! Dobra, spoko, dobrze, niedaleko. Od siebie. No dalej, skak. Bo tu coś połyskuje. A amunicję trzeba zabrać. No, do pełna, oczywiście, że do pełna. Jakżeby inaczej. Macie tu coś jeszcze przydatnego? Chyba nie. Więc szczerze, abym was, chłopaki, zabrał ze sobą do tamtego obozu. Co? Tam jest drugi obóz. Kurde, no nie myślę, że już atak się zaczął. Nie, nie, nie chcę być jakiś spóźniony na własną akcję. Zresztą widzę, no przecież łowców chyba, czy... Zaczarowane zwierzaki. Dobra, jeden martwy. No tamten jak dobiegnie, to na pewno kogoś zabije w obozie. Ej, a tak przy okazji, czemu się nie oznaczyłeś? Dobra, z racji tego, że już mam tą umiejętność, mogę w trakcie sprintu przeładować sobie.
A moment, on był tylko zaczarowany przez tamtego. A, kurde, mogłem już go zostawić przy życiu. Ale moment. To jest tam? Ktoś to się czai? Moment, czy to jest na pewno przeciwnik? Tak, łowca. Snajpa? No snajpa. Kurde. Bam. Dobra, łowca z głowy. Lecimy, lecimy. Ten przynajmniej już się na nas nie zaczai. Punkt kontrolny. Co? O kurde, w tej wysokiej trawie cię nie widziałem, kolego. Oj. No nie, nie musisz się... No zatruł mnie, jak z tego wyjść? Może po czasie jakoś. Po upłynięciu pewnego czasu już będę zdrowy? No, chyba już jestem. Dobra. Żebym nie zginął. Tutaj, spadając. Okej. Okay. Aha, to tutaj byłem akurat jeszcze niewidoczny, tak? Aha, bo wszyscy zginęli. O, shit. To akurat niedobrze. No nie, nie, nie. Szybko się, kurczę, magazynek kończy w tej broni. Bardzo szybko. Trzeba jeszcze mieć coś na zapas. O, co? Niedźwiedź? Czy ja dobrze słyszałem? Gdzie jest ten niedźwiadek? Kurde. Kurde, wyciągnij tą strzałę. O, fuck, i wyjdź z ogniska przede wszystkim. Dobra, bo najlepiej, no, wbij sobie igłę. Możesz. Już możesz. Dobra, i teraz tak. No co ty, kurczę, gdzie rzucasz? Gdzie tam rzucasz, łosiu? Dobra. Chyba się paliłem. Ale tylko przez chwilę. Nie, bo teraz już nie muszę ochraniać tamtych. Ze złotego szlaku teraz wystarczy, że wyeliminuję wszystkich łowców. No kurczę, patrz jak ucieka! Aaa! Czy nie jest taki głupi? Jak można by przypuszczać? No i tak, kurczę, bardziej ten go rozstrzelał niż ja. Dobra, misja wypełniona. Szkoda, że tylko ten jeden przeżył pewnie. Reszty nie widać. It's done, but whatever Amita was looking for isn't here. It doesn't matter, brother. You saved lives. I knew you had this. You're Morven's blood. A real son of Kira. Au. Nie to miałem zrobić. Okej. Okay. Skąd ta strzała od upadku? Kurde. Nieładna dziura teraz w ręce. Ale okej, podnieśmy amunicję. Co jeszcze? Jeszcze? Dobra. Ej, przeszukajmy łowcę, bo tak właściwie nie miałem jeszcze okazji ku temu. Nie, no nie mają jakichś specjalnie innych przedmiotów. Wręcz bym powiedział, że to samo, co zwykli żołnierze. Dobra, kolejna misa dźwiękowa do kolekcji. Trzeba to będzie gdzieś spieniężyć bardzo szybko. Tu miejsca w plecaku zaczyna brakować. Co tutaj mamy? Apteczka, przydatna rzecz. I jeszcze jedna skrzyneczka. Dobra, mogę teraz iść do Amity, wykonać tą misję? Nie, pewnie nie. A więc pozostaje tylko Sabal na mapie. Nie wiem, czy to już będzie kolejna misja, czy po prostu prolog, czy tam prolog, co ja gadam, epilog tej misji. Ale dobra, to już zobaczymy w kolejnym materiale jeszcze. Zakończę przeczepując łowcę. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia w następnym materiale. Pozdro, cześć, hej!